Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy oraz moich drogich gości w drugim odcinku nieregularnego podcastu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Przypomnę tylko Państwu, że ideą naszego projektu jest przybliżenie mieszkańcom Podkowy i nie tylko działalności naszego centrum, a przede wszystkim naszych fantastycznych grup, które ubogacają w ciągu roku nasz program. A dzisiaj jest ze mną grupa wyjątkowa, grupa, która świętuje jubileusz, świętowała ostatnio jubileusz i grupa, która ciągle zaskakuje Podkowian fantastycznymi projektami, ciekawymi przedstawieniami, a jest to grupa Teatru Otwartego. Witam bardzo serdecznie duszę tego teatru, panią Joannę Cichoń-Dobrowską oraz i drogich aktorów, którzy zaraz się przedstawią. Ale zanim przejdziemy do przedstawienia, to chcę jeszcze Państwu przypomnieć, że to nagranie realizujemy w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, w projektorni, a realizatorem tej audycji jest pan Piotr Kuśmierczyk, któremu już z góry dziękujemy za tę pracę. Pozwólcie Państwo, że przedstawią się nasi goście. Jest, tak jak już powiedziałem, jest pani reżyser, pani Joanna Cichoń-Dąbrowska i teraz po kolei przedstawią się moi drodzy goście. Zbyszek Jachimski, Włodek Sarna, Ela Karpowicz, Paweł Dziekański, Maria Sarna, Wojtek Olejniczak, Maria Konopka-Wichrowska, Asia Wołowska, Hanka Gratkowska, Krzysztof Cichowski. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję, że znaleźli Państwo dla nas czas, ale muszę powiedzieć, że ta grupa zawsze znajduje czas, bo sądząc czasem po próbach, które obserwuję kątem oka, które długo trwają, to widzę, że macie zawsze dużo czasu dla sztuki, ale i dla siebie, bo teatr to przede wszystkim ludzie. Pani Joanno, proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? Kiedy pani pierwszy raz, można powiedzieć, poprowadziła pierwszą próbę dla tej grupy? To się zaczęło w 2008 roku. Pomysł wyszedł, ja prowadziłam tutaj zajęcia z dziećmi. Znaczy z takimi starszymi dziećmi. Chciałam robić teatr z dorosłymi. Rozmawiałam nawet z Basią na ten temat. Mówiła, że może by się ktoś znalazł, a może nie wiadomo, a w ogóle to są jakieś takie, ktoś tam coś recytuje, ktoś coś mówi, coś tam tak próbują, ale formalizować tego się nie formalizuje. No i pewnego dnia z pomysłem przyszła do mnie nasza wspaniała artystka przez wiele lat i pomysłodawczyni całości, pani Ania Foss. I poprosiła mnie, żebym poprowadziła teatr, który właśnie wymyśliła. Teatr, który byłby rzeczywiście teatrem, nie sceną recytacji, nie kółkiem, nie warsztatami, tylko właśnie teatrem. Tak to sobie wymyśliła, tak to chciała, żeby zaistniało. I poprosiła mnie o prowadzenie tego. Ja się oczywiście z przyjemnością zgodziłam. I wtedy właśnie odbyło się odbywała się wtedy nasza pierwsza próba. Pierwszym przedstawieniem, jakie zrobiliśmy, była pastorałka. To była pastorałka według tekstu anonimowego z XVI wieku, bardzo ciekawego zresztą tekstu, który Ania wybrała, ponieważ ona akurat pisała jakąś pracę na polonistyce z właśnie średniowiecznych różnych moralitetów i gdzieś i właśnie znalazła to się jej gdzieś nawinęło pod ręce. Była to bardzo ciekawa rzeczywiście sztuka, taka dosyć rzadka jeszcze w tego rodzaju twórczości w tamtym czasie, ponieważ tak w dużym stopniu stawiająca na psychologię, na relacje między postaciami. Coś, co w zasadzie nie było wtedy takim typowym zjawiskiem i typowym chwytem. A kto z Państwa tutaj obecnych aktorów
uczestniczył w tym pierwszym przedstawieniu. W tym pierwszym przedstawieniu jeszcze stosunkowo niewiele. Nie, Wojtek. Nie, nie. Tylko Wojtek. Wojtek, wszyscy. Tylko Wojtek. Z naszego grona Wojtek. Tylko Wojtek. To, panie Wojtku, proszę powiedzieć, jakie pan ma te wspomnienia z pierwszą premierą? I też ważne, że Ania Fos nie żyje, prawda? Tak, tak. Niestety właśnie kilka lat temu Ania Fos już pożegnała się z nami i to jest dla nas, był to dla nas bardzo duży cios i ciągle jest to dla nas coś bardzo bolesnego. Tak. Ale kontynuując ten wątek... Bo to ona była duszą tego teatru, tak kontynuując naprawdę. Kontynuując ten wątek, którzy odeszli... To warto by może w tym momencie wspomnieć, skoro już o tym mówimy, że odeszła też Danusia Szewczyk, Ania Wróblowa, Joanna Walc-Zbyszek Musiałek, z tego grona, które w ogóle brało udział od początku do końca w naszych przedstawieniach Teatru Otwartego oczywiście. Tak, oczywiście to też jest funkcja tego programu, prawda, żeby zostawić ślad po tych, których nie ma, a którzy zostawili trwały ślad w działaniu tej grupy, no i w działalności naszego centrum. Ale wróćmy do pana Wojciecha i tak z tych ważnych, ale smutnych nastrojów przejdźmy do tej atmosfery pierwszej premiery. Czy był duży stres? No, myśmy mieli już pewne doświadczenia, bo zanim z panią Joanną zaczęliśmy ten teatr, no to jeszcze, nie wiem, 2 lub 3 lata wcześniej robiliśmy teatr z panem profesorem Bogusławskim, tak. No i tam też była... No tam było kilka takich przedstawień, też były słowno-muzyczne i no tak, ale jeśli chodzi o to nasze pierwsze przedstawienie, no to rzeczywiście był pewien stres, ja grałem pastuszka, także to było dosyć śmieszne z fujarką, dosyć mile to wspominam. Później dostaliśmy za to nagrodę. Dostaliśmy za to drugą nagrodę w Festiwalu Teatrów. Drugą nagrodę w Festiwalu Teatrów Obrzędowych imienia Wojciecha Siemiona. Zresztą Wojciech Siemion jeszcze wtedy żył, ona dopiero potem została przemianowana, nazwana jego imieniem, a wtedy jeszcze Wojciech żył i jeździł po różnych miejscowościach Mazowsza i oglądał teatry obrzędowe. Pamiętam, myśmy to w Dolnym Kościele nagrywali. Był pan Siemion. Był, I tam jeszcze z innymi aktorami. No, byli z pozostałymi członkami jury. Był. Owszem. No właśnie, czyli zdarza się, że Teatr Otwarty opuszcza mury Centrum Kultury i te przedstawienia pokazuje w innych miejscach, prawda? W kościele na przykład, tak jak tutaj. Tak, tak. No to wtedy akurat było w kościele, dlatego że no raz, że temat był taki. Czas był również taki, bo to była zima, to były okolice Bożego Narodzenia. A potem zaczęliśmy również pokazywać w różnych innych miejscach często. Często jeździmy, pokazujemy. To jest zwykle dosyć dla nas skomplikowane, ponieważ ten teatr jest bardzo dużym teatrem, to znaczy mamy bardzo wieloobsadowe sztuki, to jest zwykle przynajmniej kilkanaście, powyżej 15 osób w obsadzie, a czasem około 20 i więcej, więc takie sztuki są dosyć trudno przenoszalne na inne sceny. No ale staramy się jak najwięcej pokazywać w różnych miejscach i w różnych miejscach pokazywaliśmy różne nasze przedstawienia także. Tak, oczywiście ta grupa wymaga na pewno takiej organizacji zgrania, prawda? Ale oczywiście zanim dochodzi do próby i do przedstawienia, najpierw trzeba się dowiedzieć, że taka grupa istnieje. Więc moje pytanie do pani Hanki. Skąd pani dowiedziała się o istnieniu Teatru Otwartego? I czy to wejście do tej grupy było bardzo trudne?
Ja dowiedziałam się, mnie zachęciła do wstąpienia do teatru Ania Foss. To była konkretna sztuka, Babie Lato, gdzie potrzebowano konkretnej osoby do konkretnej roli. Tak więc weszłam do tego teatru od razu z dużą rolą. Grałam wtedy żonę profesora Kowalskiego, taką postać dość znaczącą w tej sztuce. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, bo nie miałam dużych doświadczeń wcześniej z teatrem, z graniem w teatrze. Natomiast zaskoczyła mnie serdeczność i taka wyrozumiałość, z którą zostałam przyjęta w grupie. Właściwie w ogóle nie było czegoś takiego, żebym czuła się kimś z boku, kimś spoza grupy. Było to bardzo miłe i takie bardzo zachęcające. I taka miła atmosfera właściwie panuje w tym teatrze cały czas. No właśnie, ponieważ to przede wszystkim, teatr tworzą przede wszystkim ludzie, ale teatr to też są relacje. I chciałbym zapytać panią Asię, czy obserwuję was trochę, macie długie próby, świętujecie też, celebrujecie różne rocznice, urodziny, imieniny, czy bardzo chętnie, czy pani zdaniem ta grupa i to doświadczenie teatralne pomaga pani rozwijać relacje tutaj, też w tej grupie, ale poza, czy to doświadczenie, które pani wynosi z Teatru Otwartego, okazuje się przydatne w relacjach z innymi? Bardzo przydatne. Teatr jest nie tylko miejscem, gdzie spotykam przyjaciół, ale w ogóle działa na mnie kontakt z nimi terapeutycznie. Celebrowanie, jak pan mówił, urodzin, imien jest wyjątkowo przyjemne. Ja mam to szczęście, że mam tak samo na imię jak nasza pani reżyser, więc zawsze przy okazji. I dla mnie się śpiewa 100 lat. To jest tak, że ja dzięki relacjom weszłam do tego teatru i te relacje, one się rozchodzą, bo też i mój mąż zupełnie przypadkowo wystąpił w jednym z naszych, w dwóch właściwie przedstawieniach, więc to tak promieniuje. Rozumiem. Cieszę się bardzo, że tutaj pani o tym wspomniała. Zanim przejdę do aktorów, którym chciałbym zadać to pytanie, to najpierw zapytam panią Joannę, czy dużo jest par, małżeństw w tej grupie? O, muszę policzyć. Ale są trzy, mówisz, tak? Małżeństwa są trzy. 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 A twój mąż, Joasiu, przecież. A, rzeczywiście, faktycznie. Okay. Dokładnie. Więc tak troszkę przewrotnie skieruję pytanie. Najpierw dam głos pani Marii, później mężowi. Czy zdarza wam się pokłócić o jakąś kreację albo jakąś sytuację związaną z teatrem? I czy w ogóle zdarza się tak, że siadacie w domu do wspólnego śniadania czy obiadu i myślicie sobie, jak ja bym to zagrała, jak ja bym to zagrał? Pani Maria, bardzo. Nie przypominam sobie takich sytuacji. Zawsze jest, przynajmniej dla mnie, to jest pełna akceptacja pomysłów Jasi, bo dla mnie po prostu rzeczą świętą jest Joanna i jej pomysły na sztukę. Jeżeli mam jakiekolwiek wyrzuty sumienia, ale one mnie przy śniadaniach nie dręczą, broń Boże, to, że nie wystarcza mi umiejętności, żeby spełnić oczekiwania, ale jeśli chodzi o męża, no to no cóż, bywa różnie. Tak, to może oddajmy właśnie głos mężowi, tak? Niech teraz pan Włodzimierz, bardzo proszę. Gdybym ja miał swoje zdanie odmienne od mojej żony, to od razu bym się z nim nie zgadzał. I to tak właśnie u nas jest, że ja absolutnie akceptuję wszystko, co wymyśli moja żona, a ona po prostu różne rzeczy wspaniałe wymyśla. Przy czym przyłączam się tu absolutnie do tego, co żona powiedziała, bo zresztą nie śmiałbym inaczej, że oczywiście jesteśmy wszyscy pod wrażeniem wiedzy, umiejętności i cierpliwości Joasi, która rzeczywiście potrafi dużo czasu poświęcić na to, żeby nam pokazać, jak się w określonych sytuacjach znaleźć i jak określoną kwestię wygrać.
Tak, widzę, że ma pani, mówię to do pani Joanny Cichoń, ma pani grupę taką posłuszną, jest pani liderem, wobec którego grupa jest posłuszna. A proszę powiedzieć, pani Joanno, jak dokonujecie wyborów repertuarowych? O, to jest dosyć trudne, to znaczy niestety pierwszym kryterium jest to, żeby sztuka była dużo obsadowa. Żeby wszyscy mogli się w niej zrealizować, żeby wszyscy mogli zagrać przynajmniej interesujące role, żeby każdy czegoś się nauczył nowego, żeby każdy poczuł się potrzebny i wartościowy w realizacji. Także to jest jedno z pierwszych kryteriów. Oczywiście przy okazji tego, że musi być wieloobsadowa, musi to być dobra sztuka. Staramy się wybierać, bo różnie, czasami na przykład coś narzucam okrutnie. Mówię, jest dobre i koniec. Tak było zwłaszcza na początku. Zdarzyło się na przykład kiedyś, że jedną z pierwszych sztuk, takich mówię pełnych sztuk dramatycznych, jakie robiliśmy, bo robiliśmy również przedstawienia, które były składaniem różnych rzeczy, były realizacją pewnych scenariuszy, ale to typowe sztuki dramatyczne, to była bodajże druga. Mówię o Wariatce z Szajo. Ja narzuciłam tę sztukę i mieliśmy bardzo duże problemy przez dłuższy czas, bo ciężko było niektórym pojąć, jak, co z tego ma wynikać. Jak się może mieć tekst do ostatecznego rezultatu. Bo to w gruncie rzeczy wcale nie jest takie proste sobie to wyobrazić. A ponieważ jeszcze pewnie wtedy nie miałam, no w tej chwili właśnie tak jak słyszę, miło mi to słyszeć oczywiście, ale macie do mnie zaufanie i macie zaufanie do mojej jakiejś tam wiedzy, jakiejś umiejętności, powiedzmy jakiegoś, nie wiem, gustu, czy jak to nazwać. No w każdym razie wtedy pewnie jeszcze tego zaufania nie było w takim stopniu i wiele osób miało poważne wątpliwości, denerwowało się, że na pewno będzie nie tak, na pewno wiele osób oczywiście również zawierzyło od razu, albo przynajmniej udawało, że wierzą. W każdym razie praca nad tym była naprawdę bardzo ciężka i okazało się, że niesłychanie owocna. I wszyscy wtedy jakby zauważyli, że po prostu jeśli próbuję narzucić swój pomysł, to mam na niego pomysł. Znaczy wiem, co chcę zrobić. To nie jest tylko tak, że narzucam jakąś sztukę i coś z tego próbuję skleić. Nie, po prostu mam jakąś wizję, jakiś pomysł i wiem, co z tego wyniknie. Tak, właśnie zaufanie jest bardzo ważne, myślę, w ogóle w doświadczeniu teatralnym, bo też daje aktorom poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym chciałbym zapytać panią Elę i pana Pawła, bo na pewno, jak każdy aktor i każda aktorka, borykacie się z tremą. Więc gdybyście mieli ewentualnie przyszłym nowym aktorom dać swoje rady na stres i na tremę. Pozwólmy, że pani Ela powie pierwsza. To ja powiem tak, że właściwie nie odczuwam tremy. To jest dla mnie zaskakujące, ponieważ w prawdziwym życiu boję się dokładnie wszystkiego. Wejścia do urzędu, wejścia do sklepu, wejścia do banku, porozmawiania z kimś obcym. Na scenę, jak wychodzę, opuszcza mnie strach i nie wiem, z czego to wynika, ale wracając do poprzedniej, pamiętam parę lat temu, jak była dyskusja nad czyjąś rolą i Joasia powiedziała, przecież nie możecie powiedzieć, że kiedykolwiek was zawiodłam i wpuściłam w jakieś maliny, że coś wyszło nie tak, jak byśmy chcieli. Także to zaufanie jest bardzo ważne i budowane od lat.
A jak sobie męska załoga radzi z tremą? Więc tu moja koleżanka i przedmówczyni ma z reguły tekst wykuty na blachę. Ze mną jest troszkę gorzej, ja jestem bardziej leniwy chyba, o ile się mogę tak to określić. Ale staram się jakoś, jest jakaś tam trema, ale to w zasadzie jest na samym wejściu, początku. Później się te sceny rozkręcają i jakoś to leci samo, że tak powiem. A wracając do tego posłuszeństwa, owszem, jesteśmy posłuszni, ale jesteśmy bardzo niesforną grupą. I podziwiam naszą panią reżyserkę, że z nami raz wytrzymuje i nie wrzaśnie po prostu i powie: do diaska weźcie się, opanujcie, skupcie i tak dalej, bo potrafimy być bardzo rozbiegani i rozmarzeni, rozgadani i jeszcze parę innych rzeczy. Tak, tak, bo właśnie teatr to są marzenia, teatr to jest magia, ale żeby ta magia mogła się udać, trzeba to wszystko zorganizować. Jest oczywiście lider, reżyser, ale to jest oczywiście też kwestia pracy nad scenografią, nad kostiumami. I chciałbym zapytać teraz panią Marię o to, jak wyglądają właśnie wasze przygotowania tego, może mniej tak rzucającego się w oczy, ale bardzo ważnego elementu teatru, czyli jak pracujecie nad kostiumami, scenografią, jak to przebiega? Czy jest jedna osoba za to odpowiedzialna? Czy jest cała grupa? A może tak naprawdę każdy za siebie? No więc główną taką osobą, która w tym względzie też działa, jest Joasia. Właściwie każdy z naszych spektakli mógłby być takim spektaklem jednego aktora, bo Joasia potrafi zagrać wszystkie te role, które my mamy i właściwie to by też wypełniło tą przestrzeń. Joasia wymyśla scenografię, Joasia wymyśla muzykę. Potem my oczywiście próbujemy się jakoś przebrać, korzystając z przepastnych skrzyń Joasi, która rzeczy przynosi, też z naszych już przepastnych skrzyń. Więc potem takie jakieś ostatnie szlify, jeżeli chodzi o nasze kostiumy, to jakiś wkład rzeczywiście mamy. Nawzajem sobie też pożyczamy coś, pomagamy, ale tu główną osobą od scenografii kostiumów jest Joasia. To znaczy, ja może tutaj dorzucę, bo owszem, musi być jakaś koordynacja tego wszystkiego, no bo wiadomo, że wszyscy, każdy ma swój pomysł, a ta scenografia, kostiumy muszą się trzymać jednak jakiegoś pewnej stylistyki i nie bardzo można poza to wyjść. Konsultujemy tę stylistykę i to nie jest tak, że ja wszystko robię, ja zatwierdzam, powiedzmy, ale wiele osób potrafi znakomite rzeczy zrobić. Nawet szyje sobie fantastyczne kostiumy. Na przykład Ela sobie uszyła niesamowite kostiumy. Marysia ma fantastyczną szafę, gdzie jest prawie wszystko. I wszyscy bardzo się starają znaleźć dla siebie jakieś odpowiednie kostiumy. Ja potem to zatwierdzam, ewentualnie dodajemy jakieś elementy. No ale oczywiście za całość jestem odpowiedzialna. Jeśli chodzi o scenografię, to też to nie jest tak. To też cały czas się zastanawiamy, jaka scenografia jest konieczna. Ja nie lubię scenografii przeładowanej przedmiotami, rekwizytami, bo z tym jest zawsze problem na scenie. Nie ma jak tego zmienić. Jest z tym po prostu problem. Więc wolę, jak ta scena jest niemalże pusta i są tylko rzeczy absolutnie niezbędne meble, absolutnie niezbędne elementy. I tutaj właśnie wymyślamy podczas pracy, podczas tego, wymyślamy, co jest absolutnie niezbędne i kto to coś ma, ewentualnie może mieć, może zdobyć. Ponieważ wszystko robimy w zasadzie własnym sumptem, więc się zastanawiamy, kto ma taką szafkę, a kto ma taki wózeczek, a kto ma to, a kto ma śmo, a kto ma co innego. I tak przynosimy różne rzeczy, znosimy, każdy znosi, każdy się stara. No nie mówiąc o kimś, kto kiedyś nawet powoził dorożką, czy wozem. To Wojtek wozem, pięknym wozem. Pięknym wozem, dwukonnym, taką bryczką. Te bryczka, ale wozem potem też, bo tutaj wozem już, prawda? Bo bryczką to rzeczywiście
byliście w Dulagu chyba. W Dulagu byłeś bryczką, a tutaj był wóz. I jeszcze konie poniosły. I konie, tak, i konie. Także Wojtek właśnie kiedyś powoził podczas przedstawienia, bo to było przedstawienie plenerowe. Też zresztą ciekawa historia o tym przedstawieniu, ale to może jakoś kiedy indziej. Hania właśnie o nim wspomniała. Do tego przedstawienia bardzo dużo u nas osób doszło. Właśnie do tego przedstawienia doszło bardzo dużo osób, tych, które są obecnie cały czas od tego czasu w teatrze. I to w ogóle ciekawa sprawa, ale w każdym razie mówię, no nawet do tego, że bo lubiłem konie i powozić lubiłem. Także już jako dziecko z furmanami tam gdzieś tam czepiałem się tych wozów i potrafiłem, do tej pory potrafię kierować, także to nie jest żaden problem. Cieszę się bardzo, że pani Joanna troszeczkę wywołała ten temat. Powoli już tak spoglądamy w stronę mety w naszej rozmowie, ale nie mogę pominąć pana Krzysztofa i pytania, czy łatwo się wkupić do tej grupy? Sądzę, że udało się mnie to. Pierwsze moje doświadczenia były ze wspomnianym już, a niestety nieżyjącym Michałem Aniołem Bogusławskim, podkowianinem. I bardzo dziękuję Joasi, że zwróciła na mnie uwagę i zaproponowała mi, doskonale pamiętam, pierwszą rolę. I myślę, że nasze doświadczenia są znakomite. Ja jestem bardzo wdzięczny, choć zazwyczaj nie gram głównych ról, to jednak próba bycia czy to szlachcicem XVII-wiecznym, czy strażnikiem granicznym, czy współczesnym policjantem, czy kelnerem i tak dalej, no trudno wymienić wszystkie. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że dla nas wszystkich próba wcielenia się w daną postać jest czymś bardzo interesującym. Kolejna rzecz, no nie wiedziałem, że po tylu latach, że jednak trzeba się nauczyć mówić. To przecież jest bardzo istotne, szczególnie na scenie. No i nie wiem dlaczego, ale tak tutaj pomijamy, że naprawdę na wielu scenach innych byliśmy. Przynajmniej ja, który przecież nie we wszystkich spektaklach biorę udział. Pamiętam, że uczestniczyłem w spektaklu w Grodzisku, w Milanówku, w Piasecznie, w Pruszkowie nie byłem, w Nadarzynie. No, już nie pamiętam. W Warszawie. Dwa razy. W Warszawie dwa razy. W Wilanowie. Także myślę, że to warto wspomnieć. Ale przede wszystkim to, że w Żyrardowie. Że tak ciekawe postacie grywamy. Tak trudno przecież czasami się wcielić w daną postać, a jednak się to udaje i myślę, że to też właśnie zasługa Joasi. Ktoś pamięta, ile przedstawień było? Ja kiedyś to liczyłam. Dzisiaj próbowałam znaleźć, zrobiłam kiedyś taką listę i wyszło mi tych przedstawień, wtedy wyszło mi 30, a od tego czasu już ze dwa powstały, więc 32 to jest minimum. Oczywiście przedstawienia są różne, to są drobniejsze przedstawienia, czasem jakieś kabaretowe, czasem jakieś mniejsze przedstawienia, ale zawsze są to przedstawienia fabularyzowane, teatralizowane, a wielkich sztuk, które zrobiliśmy, jest też dosyć dużo. Można je wymienić, pewnie nie wszystkie wymienię, ale szybciutko może jeszcze mi przypomnicie. Arszenik i Stare Koronki były jako pierwsze. Potem była Wariatka z Szajo. Giraudoux, potem było... Co? Mandat, rzeczywiście. Potem... Babie Lato, to duża sztuka. To jest duża sztuka, zresztą to jest polska prapremiera. Tak, to za chwileczkę. Prapremiera i nie wiem, czy ona kiedykolwiek, gdziekolwiek była wystawiana. Raczej nie. Czyli raczej jesteśmy jedynymi osobami, które wystawiły tę sztukę. Tak. Następnie właśnie Graf Zabijanego Ionesco, Dom na granicy Mrożka,
No nie wiem, czy bandyci też byli. Bandyci, bandyci Piotra Nieckowskiego. Co tam jeszcze było? Mówimy, tak, ale ja mówię o dramatach, wiesz, takich tak typowo dramatycznie napisanych. Pierścień i róża. No powiedzmy też, no to niby scenariusz, ale to jest bardzo duża realizacja. W tej chwili, i to jest też troszeczkę a propos tego, w jaki sposób dobieramy repertuar, różnie. Muszę to podkreślić, a mianowicie jak wybraliśmy ostatnią sztukę. Próbowaliśmy kilka sztuk, przeczytałam Państwu kilka sztuk, jakoś nie bardzo, ze trzy chyba, jakoś coś nie trafiały, nie wiem, taki moment był czy co, jakoś się niespecjalnie podobały. Więc ponieważ naprawdę już znalezienie sztuki, która byłaby tak dużo obsadowa, nie jest łatwe. Ja już naprawdę kombinuję jak mogę, więc pomyślałam sobie, trudno, nie chcecie tych trzech, czy tam dwóch, czy trzech, nie pamiętam, to zrobimy coś zupełnie innego. I zaproponowałam, że zrobimy scenariusz z którejś książki Joanny Chmielewskiej. Zdecydowaliśmy się na czerwone, wszystko czerwone i tak właśnie bo robimy w tej chwili, przygotowujemy sztukę według Joanny Chmielewskiej, wszystko czerwone, nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że jak zwykle a film w czasie wyjdzie. Pandemii? A no tak, 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 oczywiście, oczywiście. W czasie pandemii zrobiliśmy i Mrożka, właśnie dlatego nieco mniej obsadową sztukę, bo wtedy były ograniczenia poważne i tego Mrożka mogliśmy zrobić, bo uwielbiam robić Mrożka, ale niestety on to jest chyba najbardziej obsadowa jego sztuka, najwięcej obsadowa. A również zrobiliśmy w czasie pandemii film na Zoomie. Żeby już tak dodać wszystko. To był według Leśmiana Przygód Sindbada Żeglarza. Film, który krąży, zresztą jest w sieci, tak. No i Historia Podkowy według Smoka. I jeszcze następny film, dwa filmy, tak. I drugi film nakręciliśmy. I to też jeszcze było w czasie pandemii. To już tak pod koniec, ale to też było w czasie pandemii. Nakręciliśmy film taki już poważniejszy, już w plenerach. Film Podkowa według Smoka, według tekstu Małgosi Witels. Pani Małgosi Witels, tak. Książeczka dla dzieci. Tak, tak, książeczka, która miała przybliżyć dzieciom historię Podkowy. I właśnie ona składała się z takich kilku obrazów podkowiańskich od początków. Jeszcze praktycznie nie było Podkowy, jeszcze była wieś malutka, gdzie letnicy z Warszawy przyjeżdżali i wynajmowali sobie domki na lato. I myśliwi polowali po lasach na wspaniałe dziki, sarny i licho wie co tam jeszcze. No w każdym razie właśnie zrobiliśmy to, takie różne obrazki, potem później, potem obrazki dotyczące skamandrytów, którzy tu przyjeżdżali do Iwaszkiewicza spotykali się. Potem obrazek z czasów wojny. Także, a potem obrazek już z czasów współczesnych. Tu właśnie Krzysio w tym obrazku opowiadał dzieciom już o historii, o zespole. Jak oni się nazywali? Trapiści, o zespole trapistów, który powstał przy kościele. Więc widzę, że tych wspomnień jest bardzo dużo. Pozostawmy trochę tajemnicy dla osób, które niech te niedopowiedzenia pozostaną, a ci, którzy są ciekawi działalności Teatru Otwartego, a może chcieliby włączyć się jako aktorzy w działalność, zachęcamy do zainteresowania. Jest kontakt też do pani Joanny. A na koniec chciałbym wywołać do odpowiedzi pana Zbigniewa.
14 kwietnia 2024 roku zagraliście w Centrum Kultury spektakl Pierścień i Róża. To był wasz jubileusz. Nazywacie się Teatrem Otwartym. Więc na koniec zadam poważne pytanie. Panie Zbigniewie, czy udaje wam się spełnić ten ideał otwartości? Próba oceny, jak jesteśmy spostrzegani, jest trudna i nigdy bym się nie pokusił jakąś taką ocenę rzeczową, formalną. Wydaje mi się, że tak, ale mówię to jako swoje zdanie. Dlaczego? Dlatego, że przybywa do nas, na nasze zajęcia, zaraz powiem, dlaczego nazwałem to zajęciami, coraz to nowi ludzie, przychodzą nowi ludzie. Realizowana jest w ten sposób ta otwartość i jako pierwszy punkt. Dlaczego jeszcze otwarty? Bo mamy bardzo szerokie spektrum sztuk czy spektrum przedstawień. To są nie tylko dramaty, o których tutaj mówiliśmy, ale różnego rodzaju, nawet okazjonalne, rzucamy się, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, nawet na okazjonalne, szybko przygotowywane występy, performance'y, wydarzenia. To jest pewnego rodzaju synonim otwartości. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że mówiliśmy o doborze scenografii, mówiliśmy o doborze kostiumów. Zwróćcie uwagę na to, że na początku tak nie było. To Joanna nas tego wszystkiego przez wiele lat nauczyła lub staraliśmy się nauczyć. Tu jest też druga strona zagadnienia. Nasze zaangażowanie też nie chciałbym tego pominąć. W Podkowie troszkę na ten temat było mowy. Idea Teatru Otwartego padła na bardzo podatny grunt i to rośnie w dalszym ciągu. To nie jest tak, że to jest jakiś projekt, tak się teraz mówi, jakiś projekt zamknięty, który nie widać jego, widać zakończenie z takich czy innych rzeczy, zmęczenia, wieku czy coś takiego. To cały czas jest w tym słowie otwartość, też jest ten element. My tutaj jesteśmy w pewnego rodzaju szkole, jeśli można tak powiedzieć. Asia dużo mówiła o przyjaźni, mówiła o, jak ona się tutaj czuje, prawda? To też jest ten element, że tego wszystkiego myśmy tutaj łyknęli. Nauczyliśmy się czegoś. Joanna mówiła, musiała was przekonywać, czym się zakończy jakieś przedstawienie, jakaś jej propozycja, a my nie widzimy, czy to będzie dobre, jak to się rozwiąże i tak dalej. Najlepszym przykładem jest właśnie gra w Zabijanego. Od początku nie do przyjęcia dla nas, co my możemy, my, amatorzy, z tego zrobić. Ionesco, powaga, filozofia. Okazuje się, że w mojej ocenie to jest drugi na podium, na drugim miejscu nasz spektakl. Bantat oczywiście uważam za najważniejszy i najlepiej zrealizowany przez nas przedstawienie, ale to też jest i zasługa tekstu, a może przede wszystkim. Także otwartość, podsumowując tę swoją przydługą wypowiedź, drugie, szkoła nasza i dzięki temu Joanna może jak z coraz to lepszej plasteliny, z coraz to bardziej podatnego materiału tworzyć coraz bardziej ambitne rzeczy. Wspomniałem tu o osobach, które odeszły od nas, bo przecież tyle lat już minęło, to normalne. Chciałbym tak na koniec wymienić 4 osoby, które są od pierwszego spektaklu, właśnie od Jasełek w naszym gronie. To właśnie Wojtek, który użył swoich zdolności furmańskich, nie ucząc się tego w Teatrze Otwartym, tylko przyszedł z tą zdolnością. Żartuję to sobie, ale wiesz, o co chodzi. Andrzej Glegolski od pierwszego spektaklu, Teresa Miller i Ela Kwiatkowska. To są 4 osoby. My mamy, biorąc pod uwagę i urodziny, i imieniny, przeszło 100 imprez w roku, prawda? Znowuż żartujemy sobie, o tym temacie była mowa. A tyle u nas jest teraz, a 4 osoby są od samego początku. Ja chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć coś takiego, że jakby nie było w moim życiu tego teatru w Podkowie,
to bym tak siedział na emeryturze w domu i przycinał może jakieś tam hortensje czy coś takiego. A jeszcze żartobliwie, ponieważ mam od czasu do czasu kłopoty z głosem, mój laryngolog powiedział, niech pan dużo mówi. A ja może jeszcze o jednej rzeczy. Proszę bardzo, pani Maria. Dla teatru niezwykle istotna jest publiczność, a publiczność podkowiańska jest absolutnie cudowna. My najbardziej lubimy grać w Podkowie. Słyszeć reakcję sali, która się śmieje w odpowiednich miejscach, czy w inny sposób reaguje na to, co my z tej sceny przekazujemy, to jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie i uskrzydla nas. Ja tak. Tylko powiem już o otwartości teatru. Pani otwartego, Asia. Że to, że jest otwarty, o tym, że jest otwarty, świadczy również to, że przyjmuje sąsiadów. Ja jestem z Milanówka, Ela, której tu nie ma, jest z Brwinowa, także to jest taki sąsiedzki też teatr otwarty. Rozumiem. I pan Paweł. Każdy, Wojtek. Wojtek, przepraszam. Każdy z nas tu przyszedł jako, że tak powiem, surowy człowiek. Pojęcia nie wiem. Chodziłem do teatru, ale nigdy nie grałem. Przechodząc na emeryturę, od razu pomyślałem, że trzeba coś zrobić. Zapisałem się do uniwersytetu. No i powstał teatr. I uczyłem się wszystkiego krok po kroku. Najpierw jakieś drobne deklamacje, później Joasia pokazywała, jak coś z ruchem trzeba zrobić, że nie wolno się cofać do tyłu. No takie podstawowe rzeczy, które aktorzy uczą się przez 5 lat w szkole aktorskiej. A myśmy to krok po kroku, coraz więcej. I tak jak powiedział Zbyszek, Joasia ma teraz z czego lepić te bałwanki. I wykorzystując to, co pan powiedział, że teatr to też szkoła, pozwolę sobie zakończyć w ten sposób. Jeżeli są wśród naszych słuchaczy osoby, które byłyby zainteresowane do uczestnictwa w tej fantastycznej szkole, jaką jest Teatr Otwarty, odsyłam do pani Joanny Cichoń-Dąbrowskiej, a w imieniu całego zespołu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich chciałbym zarówno pani Joannie, jak i całemu zespołowi bardzo serdecznie podziękować, bo współtworzycie to centrum, jesteście jego bardzo istotną częścią i współpracuje się z wami znakomicie, jesteście fantastycznymi ludźmi i ja dziękuję wam i za przedstawienia, i za to, że znaleźliście czas w wakacje i przybyliście do naszego studia. Dziękuję pani Joannie, dziękuję naszym gościom, dziękuję również naszym cierpliwym słuchaczom i przede wszystkim naszemu realizatorowi, panu Piotrowi Kuśmierczykowi. Przypominam, że nagranie miało miejsce w Centrum Kultury, w projektorni w studiu nagrań i wszystkie osoby zainteresowane tym studiem również zapraszamy do kontaktu. Rozmowę przeprowadził Maciej Koszewski i proszę państwa, do zobaczenia na najbliższej premierze.